kamera i akcja. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I tak jak możecie się spodziewać po nazwie, dzisiaj pokażę Wam, co pakuję na obóz taneczny. I może się zainspirujecie, jeśli ktoś w tym roku jedzie po raz pierwszy, to przede wszystkim nie stresujcie się, będzie dobrze. Ja się nawet trochę stresuję, będzie dobrze, tak? Jakby jedziemy tam po to, żeby się szkolić, a nie żeby się oceniać i się stresować. Pewnie dużo osób będzie się pytać, gdzie jadę. Jadę na obóz taneczny w Krakowie, na Movement. Ja wyjeżdżam już jutro specjalnie, żeby pozwiedzać Kraków, ponieważ przyznam się, nigdy nie byłam w Krakowie, żeby pozwiedzać. Byłam tylko raz przejazdem na Storówce, to koniec, więc chciałabym na pewno pozwiedzać trochę. Już jutro jadę, dlatego pytałam Was na Instagramie, jakie polecacie fajne miejsca, które można zwiedzić. No i odpisaliście mi, więc jeśli chcecie być na bieżąco, zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama. Link będziecie mieć w opisie. A co, my przechodzimy już do odcinka. Jeszcze na początku chcę powiedzieć, że ja jeszcze nie jestem spakowana, jak tu widzicie, jakby to jest ta moja walizka i jakby ona jest wypakowana ciuchami. Ja zawsze robię tak, że ja właśnie zawsze pakuję wszystkie rzeczy, wiecie, szukam po szafach. To, co wydaje mi się, że wezmę, to, co chcę wziąć, to po prostu wkładam to tutaj i tak to wychodzi, że później przeglądam i mówię, to się nadaje, to nie. I teraz wszystko będę pakować, będę myśleć, co na pewno chcę wziąć i wszystko Wam dokładnie pokażę. A aktualnie chcę Wam po prostu pokazać, w jakim jestem stanie. Bez wdrożenia. Już po prostu przejdźmy dalej, a ja będę tutaj się pakować. Okej, wróciłam. Będę Wam teraz pokazywać po kolei, co biorę i dlaczego to biorę. Będę to opisywać, więc wydaje mi się, że ten film będzie trwał długo. Postaram się, żeby trwał jak najmniej, żebyście nie musieli oglądać tego godzinę. Dlatego też nie chciałam Wam pokazywać, jak się pakuje i rozmyślam nad tym, co wziąć. Jeszcze będę na pewno myślała, czyli na pewno to biorę, bo jednak jadę na sam tydzień, a tych rzeczy jest trochę dużo. Ja rozbijam sobie te outfity, łącznie ze skarpetkami, a rzeczy do treningu oraz rzeczy do chodzenia. I dlatego na przykład niektóre rzeczy będę używać tylko do chodzenia, tak na przykład skarpetki tylko do chodzenia, a niektóre tylko do treningu, no bo tak trochę słabo w śmierdzących skarpetkach chodzić po mieście. Skarpetki, na przykład te krótsze są właśnie do miasta, a już te dłuższe są po prostu na trening. Majtki, staniki, wzięłam strój kąpielowy, prawie czego. Pierwszy topik, zwykły, czarny, taki pokazywałam Wam, dużo osób o to pytało, ponieważ on ma takie fajne dziurkę i to się tak zawiązuje, tak o szyję. On jest z Zary, taką bluzkę ściągalną, taki topik. Taka bluzka prześwitująca, jak widzicie. Przechodzimy teraz do bluzek na trening. Są to po prostu oversize'owe bluzki, w niej się czuję najlepiej. Bo też muszę jeszcze powiedzieć, że to jest obóz stricte współczesny, taki kontemporary, dlatego bardziej czuję się w tym stylu lepiej, kiedy mam oversize'owe rzeczy, kiedy mam takie za duże, za luźne. Dlatego to są takie stricte pod taniec, to jest rozmiar LXL, bo po prostu w tym się czuję dobrze. Mam taką sukienkę, na ramionczkach. Sweterek. Biorę oczywiście ten, ale też biorę taki zielony. Biorę dwie pary leggingsów, takich czarnych. Spodnie takie wyjściowe w zebra. I mam krótkie spodenki. Krótkie spodenki pod na przykład spódniczkę. Ja jestem fanką noszenia krótkich spodenek pod spódniczkę, bo nigdy nie wiadomo, jak się schylisz czy coś. Kolejne krótkie spodenki. I jeszcze jedno mam krótkie spodenki do ćwiczeń. One są takie oversize'owe, takie sportowe. Teraz bluzy. Jedna z The Intensive Program. Czarna, bez kaptura. Z Local Heroes. I ma takiego motylka z kapturem. Bardzo wygodna. Biorę sobie ten polar. Nie wiem, czy jak będziemy siedzieć sobie w hotelu. Hotelu to jest bardziej taki akademik. Czy po prostu będziemy, wiecie, iść na trening czy coś, będzie zimno, nie będzie padać, biorę taki polar. Jeśli chodzi o górę, na pewno jedną kurtkę jeansową, w razie czego kurtka styl vintage, piżamę. Ja mam akurat z długim rękawem, to jest piżama z Victorii. Ja uwielbiam tańczyć w dresach, dlatego mam cztery parę dresów i w tych się zakochałam od pierwszego wejrzenia, jakby, no proszę Was. Patrzcie, mają takie dwa paski, na początku myślałam to z Adidasa, ale nie. Takie, z Adidasa, takie dresy. Myślę, że też niektóre dresy będą po prostu do chodzenia. Takie dresy, też z Adidasa, takie szare. Biorę bandanki, biorę ręcznik, bo nie wiem, czy będzie dał ręcznik, wydaje mi się, że nie będzie. Lepiej zawsze mieć ręcznik pod ręką, naprawdę, uwierzcie mi. I oczywiście biorę klapki. Biorę kosmetyczkę stricte na tańce, czyli plasterki, tejpy. Takie czarne, więc jeśli coś mi się stanie, to po prostu, wiecie, będę sobie oklejała je. Gumę do rozciągania, jakby, jeśli mi się zachce. Biorę oczywiście roller. Obóz taneczny bez rollera to jest skazanie się dosłownie na śmierć. I specjalnie nagram o tym film, tu Wam się gdzieś pokażę w karcie, jak się rolować. Ja biorę jeszcze taki roller,
żeby się tak wałkować, wiecie, tu. Taką piłeczkę. Biorę też buty z Blocha. Jeśli kończy się trening, to po prostu je zakładam, czekam na kolejny. W tym czasie moje ciało się nie ochładza, cały czas utrzymuje ciepło. Jeśli nie macie tych kapci, bo po prostu nie kupiliście, nie chcecie ich mieć, nie potrzeba wam, bo na przykład u nas w szkole można je nosić, a jeśli u was nie można, to tak trochę bez sensu, to polecam wziąć takie obozy grube, po prostu skarpety, takie mega grube, takie serio grube. Yofreeza, czyli taki żel, który chłodzi i jest mega fajny. Biorę głośnik, biorę torbę po prostu na trening, taka zwykła, biała, jakby nic wielkiego. I biorę taką bagietkę. Po mieście będę sobie szła z tą torebką. Kosmetyczkę, właśnie ją pakuję, grzebień wyskakuje. Co dokładnie biorę w kosmetyczce, to po prostu wam powiem, nie będę wam pokazywać, bo to zajmie wieki. Więc oczywiście szczoteczkę do zębów, pasy do zębów, płyn do kąpieli, szampon, jakieś do makijażu rzeczy typu właśnie rzęsy, brwi, jakiś może rozświetlacz jeszcze. Oczywiście waciki, gumeczki na zęby, na mój aparat. Gumki, wsówki, biorę też poduszkę, gdy jakoś nie brałam, nie przykładałam uwagi do tego, ale moja przyjaciółka właśnie pojechała na obóz, pokazała, że bierze poduszkę. I sobie pomyślałam, w sumie, czemu by też nie wziąć poduszki. No i bagaż podręczny, czyli wiecie, tam pewnie będzie komputer, ładowarki, zegarek, ładowarka do zegarka, telefon, portfel oczywiście, powerbank jakiś. Biorę bidon, żeby właśnie nalewać sobie po prostu wody, a nie całe zgrzewki wody. Albo najwyżej po prostu na miejscu sobie kupię. Jeśli chodzi o jedzenie, to zamawiam catering, ponieważ tam nie ma jedzenia. Akurat jest zniżka na catering Pomelo, więc jestem ciekawa, jak to będzie smakowało. Przez ten tydzień będę próbować. Może wam dam znać, czy jest ok, czy nie. I oczywiście maseczka, słuchajcie, jest korona. Na szczęście nie będziemy musieli tańczyć w maseczkach, ale wiecie, jak będę chciała pójść do jakiegoś sklepu, to na pewno wezmę gumy, żel antybakteryjny, słuchawki. I od razu mówię, że na każdy obóz taneczny można spakować się inaczej, bo jeśli na przykład idziecie na, nie wiem, taniec towarzyski, ciuchy spakuje się pewnie inne, jakieś inne spodnie, ale że nie będziecie ćwiczyć w dresach. Jeśli chodzi o jazz, to pewnie będziecie mieć jakieś leginsy, jakieś bluzki bardzo przyległe do siebie, na pewno nie będziecie ćwiczyć właśnie w dresach. No możecie ćwiczyć, no ale nie zawsze. Jeśli chodzi o obóz taki typowo klasyczny, postaram się też nagrać film, co tam będę pakować, bo jadę właśnie na czarno na białym. Tam jest latino, balet oraz contemporary oraz jazz. Dlatego będzie różnorodne styli, dlatego też pewnie inaczej się spakuje. Więc ja teraz to wszystko pakuję do walizki. Życzcie mi powodzenia. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, nie zapomnijcie łapce w górę, subskrybujcie mój kanał, po więcej. Piszcie w komentarzach, czy wy jedziecie na jakiś obóz, jeśli tak, to na jaki, czy może to jest taneczny, a może nie. Ja wam przyznam się, że nigdy nie byłam na obozie, który nie jest taneczny, typu właśnie kolonia, nie wiem, taka młodzieżowa, nigdy.